Błąd makarturyzmu. Niedostrzeżona różnica między uczniostwem a zbawieniem. Temat jest poruszony przeze mnie w związku z tą książką napisaną przez Johna F. MacArthura. On tutaj propaguje tak zwany Lordship Salvation. Napisał ją w czasie, kiedy był jeszcze takim samym lub nawet gorszym poganinem jak Świadkowie Jehowy i tak dalej, ponieważ nie uznawał wtedy wiecznego synostwa Pana Jezusa. Jeśli byś go wtedy zapytał w 1988 roku, kim jest dla niego Jezus Chrystus, to nie powiedziałby, że Jezus jest Synem Bożym, tylko że Jezus stał się Synem Bożym, a to jest różnica. Nie wspominałbym o tym błędzie makarturyzmu, gdyby nie to, że niestety ta herezja została już zaimportowana do Polski i jest konieczność o tych diabelskich naukach powiedzieć co nieco. Więc powszechnym błędem popełnianym przez tych, którzy nauczają Lordship Salvation, czyli makarturyzmu, bo to on ukuł ten termin Lordship Salvation, makarturyzm, MacArthur, John F. MacArthur Jr., to powszechnym błędem popełnianym przez tych, którzy nauczają makarturyzmu Lordship Salvation, jest to, że często biorą fragmenty i wersety odnoszące się do uczniostwa i służby i błędnie stosują je do tematu zbawienia. Na przykład Słowo Boże mówi w Łukasza, rozdział 14, zaczynając od wersetu 25, i gdy szło za nim wiele ludu, obrócił się i powiedział do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki i żony i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i swojego życia, nie może być moim uczniem. A ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, od 25 do 27 wersetu. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i swojego życia, nie może być, no właśnie, makarturyzm tu wkłada słowo zbawiony. Nie może być zbawiony? Zwróć uwagę, czy to jest to, co powiedział Pan Jezus? Nie może być zbawiony? Czy też Pan Jezus powiedział, czy jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i swojego życia, nie może iść do nieba? Nie, to nie jest to, co Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swojego ojca i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet swojego życia, nie może być moim uczniem. Tak, nie może być moim uczniem. A ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być zbawiony? Nie, tego Pan Jezus nie powiedział. Pan Jezus powiedział, a ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Muszę uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym, ale muszę ponieść swój krzyż, aby być uczniem. Nie każdy uczeń jest zbawiony i nie każdy zbawiony jest uczniem. Niektórzy zbawieni są uczniami, niektórzy uczniowie są zbawieni. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony, niezależnie od tego, czy został uczniem. Też Jezus nie powiedział, kto nie poniesie swojego krzyża i nie pójdzie za mną, nie może być zbawiony, nie może iść do nieba. Ale powiedział, ktokolwiek nie niesie swojego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Nie może być moim uczniem. Nie każdy uczeń jest zbawiony i nie każdy zbawiony jest uczniem. Niektórzy zbawieni są uczniami,
niektórzy uczniowie są zbawieni. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony, niezależnie od tego, czy został uczniem. Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siada pierwszy i nie liczy kosztów? Czy wystarczy mu sił, by ją skończyć? Oto główna różnica między uczniostwem a zbawieniem. Zbawienie jest darmowym darem Bożym. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jest to darmowy Boży dar, darmowy dar Boży, dany wszystkim, którzy po prostu uwierzą z dziecięcą wiarą. Biblia mówi, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was samych, lecz z daru Bożego, nie z uczynków, nie z dzieł, aby nikt się nie chlubił. A co z uczniostwem? Zauważ, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Kto z was, chcąc zbudować wieżę, nie siada najpierw i nie liczy kosztów? Z punktu widzenia czasu uczniostwo jest codzienne. Zauważ, co Pan Jezus powiedział w Łukasza, rozdział 9, werset 23. A mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie i niech weźmie swój krzyż na każdy dzień i niech idzie za mną. Łukasza 9 rozdział. Weźmie swój krzyż codziennie. Zauważ, że codziennie i podążaj za mną są sformułowaniami, które tutaj widzimy. Znowu, głównym rozróżnieniem, które musi być zauważone między uczniostwem a zbawieniem jest to, że zbawienie jest darmowe, a uczniostwo jest kosztowne. Uczniostwo będzie cię kosztować. Będzie cię to kosztować, aby podążać za Chrystusem. Zaprzeć się samego siebie, poniesienie swego krzyża. Kolejna różnica to fakt, że zbawienie jest jednym, jednorazowym wydarzeniem. Pan Jezus powiedział, że trzeba narodzić się na nowo. Nie znowu i znowu i znowu. Nie. Jeden raz w momencie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś grzesznikiem, zasługujesz na piekło, nie możesz sam się zbawić, rozpoznajesz, kim jest Pan Jezus Chrystus, pokładasz swoją wiarę, całe swoje zaufanie w Nim, w tym, kim jest Jezus, kim Jezus jest i co Jezus zrobił, czego Jezus dokonał. W Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu. W ten sposób się rodzisz na nowo, wierząc Jezusowi. W tej chwili, jednej chwili, gdy uwierzysz Jezusowi, jesteś zbawiony raz na zawsze. Rodzisz się w rodzinie Bożej. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś Synem Bożym. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To jest jednorazowe wydarzenie. Ale uczniostwo to coś, co ma miejsce codziennie. To codzienna decyzja, by pójść za Chrystusem, aby naśladować Chrystusa, aby zaprzeć się samego siebie, aby wziąć nasz krzyż, aby nieść swój krzyż. To codzienna decyzja. Zbawienie jest jednorazowym wydarzeniem. Uczniostwo jest kosztowne. Zbawienie jest darmowe. Są to rozróżnienia, które muszą być dokonane. Musimy właściwie dzielić słowo prawdy i błędem, który popełnia wielu ludzi, którzy nauczają i głoszą MacArthurism albo Lordship Salvation, jest to, że biorą wersety i fragmenty odnoszące się do uczniostwa i błędnie stosują je do zbawienia, tym samym zamulając wody Ewangelii, dezorientując słuchaczy i głosząc inną Ewangelię. Nie przypadkiem nauczanie Johna F. MacArthura Juniora jest w tym zakresie identyczne ze świadkami Jehowy, którzy też uważają, że jedno i drugie trzeba wymieszać i też mieli z Johnem MacArthurem w tamtym czasie, gdy on stworzył tą książkę, tożsamy pogląd na tymczasowe, chwilowe synostwo Pana Jezusa, podczas gdy Biblia uczy wyraźnie, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. W tamtym czasie, kiedy John MacArthur napisał tą książkę, był bałwochwalcą, takim samym jak świadkowie Jehowy, hinduiści, buddyści
czy jacykolwiek inni ludzie wyznający innego Boga od Boga biblijnego. Biblia mówi: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Kto wierzy, ma życie wieczne. Aby być zbawionym, nie musisz oddawać swojego życia Chrystusowi, poświęcać swojego życia Chrystusowi. Aby być zbawionym, nie musisz poświęcać Mu swojej woli i swojej drogi. Oczywiście nie jestem przeciwko temu, ale są to uczynki, a zbawienie nie jest z uczynków, aby żaden człowiek się nie chlubił. Oddzielnie jest uczniostwo, oddzielnie jest zbawienie. Nie każdy uczeń jest zbawiony i nie każdy zbawiony jest uczniem. Niektórzy zbawieni są uczniami, niektórzy uczniowie są zbawieni. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony, niezależnie od tego, czy został uczniem. Nie każdy uczeń jest zbawiony. Judasz był uczniem, ale nie był zbawiony. I nie każdy zbawiony jest uczniem. Niektórzy zbawieni są uczniami, niektórzy uczniowie są zbawieni. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony, niezależnie od tego, czy został uczniem. Uczniostwo jest kosztowne. Zbawienie jest darmowe. Uczniostwo jest codzienne, zbawienie jest jednorazowe. Jeśli nie jesteś w 100% pewien, że pójdziesz do nieba, zachęcam cię do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Jezusowi i zostań zbawiony już dziś.